No i jaskinia zaliczona. Słuchajcie, jak tu będziecie, musicie uważać, bo nie wolno tutaj kamerować ani robić zdjęć. Człowiek sobie spokojnie tu idzie bulwarem. A tutaj jakieś twarze takie dziwne, znajome. Żona, idziesz straszyć? Czy... Wstęp do zamku jest bezpłatny, tak jak mówiłem wcześniej. Za windę się płaci, ale płaci się tylko w jedną stronę. Dzisiaj zwiedzamy jaskinię. Właśnie przyjechaliśmy na parking, z którego jest, powiem wam, super widok. Jaskini jeszcze nie znaleźliśmy. Widzieliśmy już kasę biletową, także tam zaraz podejdziemy kupić jakiś bilet, ale na razie zachwycamy się widokiem, bo jest naprawdę super. Co ciekawe, jest tu chyba też jakaś feriata, czy jak to się tam nazywa, takie chodzenie, wiecie, po skałkach, bo tam na górze widać takie pałąki, jak są powbijane tylko jako schodki, więc zaraz wam może uda się to pokazać, bo to jest dość daleko, więc na pewno jest tu jeszcze coś poza jaskiniami. No ale miejsce jak na razie super. Schodu dużo, dużo schodów. O. Zobaczcie, kto dzwoni. Wujek Mariusz Mencel. No halo, panie Mariuszu, jest pan na wizji, bo właśnie nagrywam. No dobra, już się dogadaliśmy, więc Mencel Sun The Go przyjedzie trochę później, bo byczą się na plaży właśnie. A my idziemy do jaskiń zobaczyć. Było napisane, że można z wózkiem, ale mamy nosidełko, więc jakoś nie sądzę, żeby po jaskiniach można było z wózkiem chodzić. Zaraz się wszystko okaże. Zobaczcie tutaj, jak się wchodzi, to jest też... Można sobie kupić coś do jedzenia, kawkę. Jaskinie się nazywają jaskinie Canelobre. Dam wam oczywiście tutaj w podpisie nazwę tego dokładną. I są niedaleko od Alicante, pół godziny drogi. I jak się wchodzi, to już widać, że w środku jest 17 stopni cały czas. I około 40 minut się idzie z wycieczką. I to jest guided tour, czyli ma się przewodnika, więc prawdopodobnie będzie o określonych godzinach tylko, ale zaraz się dowiemy. A więc wejście kosztuje 6 euro od osoby. Oczywiście dzieci, tak jak Natalia, za darmo. Pytam się pana, czy można z wózkami? I on mówi, tak, tak, bez problemu. Ja mówię, na całość? Nie, tylko pierwszą platformę. Że tylko pierwsze piętro. No to tak to bez sensu powiedział. Mówię mu, że mamy jeszcze nosidełko. Mówi, o, to lepiej wziąć nosidełko ze sobą. Także te informacje, które udzielają, to wam powiem, są takie sobie. No bo jakbym go nie dopytał, no to byśmy wzięli wózek i prawdopodobnie ugrzęźli na pierwszym piętrze. A tak będziemy mogli chodzić dalej. O 12.20 jest wycieczka z przewodnikiem, więc mamy 34 minuty. Jaskinia zaliczona. Słuchajcie, jak tu będziecie, musicie uważać, bo nie wolno tutaj kamerować ani robić zdjęć. Także po jednym żeśmy zrobili, macie birolka i spadamy, jedziemy dalej. Podobało się? Ile kosztowała ta atrakcja? 4,90 za osobę? Nie, 8 od osoby. 8? Tak, ja na początku wam powiedziałem, że 6, ale to było 8 od osoby. A online było 4,90. No, także niestety. Trzeba było kupić bilety online, następnym razem kupcie online. Bardzo fajna atrakcja. O, tu jest takie echo, nawet się staje. Bardzo fajna atrakcja, podobała nam się. Fajnie, tak bajkowo, muzyczka grała, ptaszki śpiewały. Fajnie. Jedna nie wielka jaskinia. Czasami jest tak, że się chodzi po jaskiniach długo, to jest jedna wielka dziura, fajna, ładna. Miły pan przewodnik opowiadał o tym, że te stalaktyty się będą łączyć maniana, czyli jutro. Za ileś tam tysięcy lat się połączą. I się dobrze ubierzcie, bo jest 17 stopni, tak w tej chwili. No ja jestem spocony, może dlatego, że jeszcze mam na plecach. Ale wcale nie było chłodno. Dobra, jedziemy. Zjechaliśmy już do Alicante. Jesteśmy z powrotem tam. Tak, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, mnie chyba jakaś grypa bierze, bo gardło mnie boli od samego rana. Szukaliśmy tabletek. W Alicante nie da się kupić tabletek.
Znaczy nie da się kupić poza apteką. A z apteki zamknięte do 14, znaczy od 14 jest 14.50 i... Znaczy upa, do 14. Do 14. Otwarte są. Są zamknięte od 14. Tak, tak. No znaczy właśnie tak. Tak. Także nie ma apteki w pewnym razie. No. A musimy się wdrapać na zamek. Także jeśli się wdrapać na zamek, to tylko dla was robimy. Do zamku można wejść na kilka sposobów, więc można się na niego wdrapać, sobie hike taki zrobić, a można też na niego wjechać sobie windą. I to jest dziwne, bo się wchodzi do środka góry po prostu, bo widzicie, windy nie jeżdżą pod skosem, one jeżdżą tylko pionowo do góry, więc trzeba wejść do środka góry przez tunel i tam będzie winda i za windę się płaci, nie? Za zamek się nie płaci, a za windę się płaci. Idziemy szukać windy, znaczy wiemy, gdzie ona jest niestety po drugiej stronie góry, tam musimy się jakoś dotarabanić, a dalej to już wam pokażemy, jak to wygląda. W każdym razie, jak ktoś przyjeżdża tutaj i spędza 5 dni w Alicante, nie ma co robić, wspinaczka na zamek jest naprawdę bardzo polecana, bo my schodziliśmy tą trasą, ale jak ktoś ma grypę, tak jak ja, albo ma dziecko, tak jak my, to jeszcze jak ja, to z windą lepiej. My już dotarliśmy do wejścia do zamku, tak jak wam mówiłem, słuchajcie, tutaj jest tunel i mimo, że wejście do zamku jest za darmo, no to w tym tunelu się płaci po to, żeby wjechać windą, bo jak możecie zobaczyć nade mną, zamku nie widu, nie słychu, po prostu stoją bloki, nad nami jest jeszcze ulica i dopiero jest góra, ale jest jeszcze dość daleko, zanim będzie zamek. Także teraz zobaczycie, jaki ten tunel jest długi w ogóle. Tutaj na mapie widać, że tu się wchodzi z ulicy, proszę, i trzeba aż tam gdzieś dojść, żeby wjechać. Na zamek ogólnie prowadzą dwie drogi, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Jedna jest właśnie stąd, dookoła całego zamku, przez Stare Miasto, i wchodzić murami na samą górę. A druga jest z tego samego miejsca, gdzie jesteśmy. A nie, czekajcie, źle mówię. Tu jest druga. Dookoła można przejść. O. Czyli droga z windą nie jest uwzględniona na mapie. Jedna droga, pierwsza jest kilometr 64, druga jest kilometr 58. 104 metry wzniesienia i 101 metrów wzniesienia. No. Tutaj już, jak możecie zobaczyć, tak się wchodzi do tunelu i tunel idzie daleko, daleko, daleko. Zaraz tam będziemy wchodzić, to zobaczycie więcej. I came on the lift yesterday from there when I didn't have to pay. Yes, because you're going down. To going up is too slow. Alright, just two of us and the baby. Wstęp do zamku jest bezpłatny, tak jak mówiłem wcześniej. Za windę się płaci, ale płaci się tylko w jedną stronę, więc jak chcecie wjechać, 2,70 euro od sztuki za osobę, ale zjechać można za darmo. No i właśnie idziemy teraz tym tunelem, który ma, ja wiem, dobre 150-200 metrów do środka góry. W samym końcu tunelu znajduje się kapsuła, która wygląda jak po prostu jak... po prostu jakaś futurystyczna konstrukcja. No i niestety trafiliśmy na tą panią, która też nagrywa i teraz będzie nam tutaj gadać, więc nie wiem, czy uda się coś nagrać po drodze. Czekamy na windę. Hola. Oh, no, this is not where I'm supposed to be. No i wysadzili nas w jakimś drugim tunelu, w połowie. Z tunelu na tunel. Albo tym razem wysiedliśmy znowu, tak jak na gondoli, na Śnieżkę w międzyczasie. W każdym razie ja myślałem, że ten tunel jest taki króciutki na górze. Ja nie pamiętam tego drugiego. No właśnie, ja też tak nie do końca, ale widocznie tak ma być. Pan powiedział, że dalej nie jedzie, więc chyba tutaj no nie mieliśmy wyboru, nie? I teraz zobaczymy, mam nadzieję, że się nie okaże na końcu, że jest 1000 schodów i nie da się z bliskami, jak to zazwyczaj jest w takich lokalizacjach. I prosto z tunelu wychodzi już się do zamku. Do komnat prawie. Wygląda super. Nie ma schodów, przynajmniej jak na razie. Żona, idziesz straszyć? Czy... No już jesteśmy w domu. Wyszliśmy z zamku, jakichś tam pierwszych pokoi, komnat i jesteśmy na głównym placu zamkowym.
Czyli to jest dokładnie to samo miejsce, które pamiętamy. Już teraz jak tu wyszliśmy, to poznaliśmy to, że było tak samo. Także słuchajcie, zamiast się wspinać na górze, jest jeszcze restauracja. A tu jeszcze można wejść też na zamek. To będziemy tam wchodzić za chwilę. Jeszcze też jest kilka miejsc tutaj takich, które warto odwiedzić, bo znajduje się też w środku jakieś takie, wiecie, sale zamkowe. Niestety droga nie jest najlepsza na wjazd z wózkiem. Także notarkę trochę wytrzęsie, ale jakoś dam radę, mam nadzieję. Jak ostatnim razem wjeżdżaliśmy, to tam koło tego budynku wysiedliśmy. I to chyba by się zgadzało i wtedy ta winda jedzie na drugie piętro, jeszcze drugi poziom. Teraz nas wysadzili tutaj na takim placu jakby zamkowym, ale musimy tam podejść, nie wiadomo czy tam są schody. Znaczy schody są na pewno, nie wiadomo czy jest jakiś podjazd. Może wiecie, w czasach tego zamku nie myśleli jeszcze o tym, żeby robić podjazdy dla dzieci z wózkami, znaczy dzieci na wózkach. Okazuje się, że da się wjechać z wózkiem, tylko powiem wam, trasa nie jest fajna, więc jak możecie zostawić gdzieś wózek, no to sobie zostawcie. To widok na miasto Alicante z tej strony jest całkiem spoko, muszę wam powiedzieć, mimo to, że z drugiej strony wychodzi na Stare Miasto, ale jakby tak się przypatrzył, to jestem prawie pewien, że tam widać nasz apartament. Tam jest jeszcze jakiś amfiteatr, jakaś arena, na której w sumie nie byliśmy ostatnim razem. Nie będziemy też teraz, chyba że jeszcze coś się stanie. Jakby tak się chciało, to można tu spędzić naprawdę kilka dobrych godzin, bo jest kilka pomieszczeń, do których teraz nie zawsze wchodzimy, no bo jednak mamy małą i z wózkiem, no nie jest to takie przyjazne dla wózka, jakby się chciało, co jest zrozumiałe, no bo jest to dość stary zamek, ale więc mówię, dlatego nie wszędzie wchodzimy, zwłaszcza, że byliśmy już tutaj wcześniej, więc tak postanowiliśmy powspominać stare czasy i zobaczyć, jak tutaj jest. Niemniej jednak, tak jak mówię, można spokojnie tu spędzić kilka godzin, zwłaszcza jak się chce wejść i zejść, no to cały dzień spokojnie minie. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych platform, takich może nie platform, bardzo dużo pięter, na których można sobie wejść i popatrzeć, poczytać trochę historii, zawsze jest gdzieś cokolwiek opisane. Castillo de Santa Barbara, czyli Zamek Świętej Barbary. Słuchajcie, to wspaniała zabytkowa warownia, położona na wysokiej skale, dominująca nad całym Alicante. Jej budowa rozpoczęła się, no, według źródeł, już w IX wieku naszej ery. Zamek znajduje się na wysokości, no, zaledwie 166 metrów nad poziomem morza, ale jeżeli drapiecie się na samą górę, rozciąga się z niego wspaniały widok na całe Alicante i na wybrzeże. Na jeden z dziedzińców zamkowych można wjechać prosto specjalną windą z poziomu miasta z ulicy Avenida de Jovellanos. Szyb ma 205 metrów wysokości. Zejście z zamku możliwe jest także specjalnym panoramicznym chodnikiem w kierunku podziemnej stacji tramwajowej Mercado. Jak się popatrzy na Alicante z lotu ptaka, to widać, że jednak większość osób tutaj spędza czas. To jest Stare Miasto, a tam dalej to już jakaś dzielnica taka bardziej fabryczna, już jakaś stocznia czy coś takiego. No i na samym szczycie zamku oczywiście armaty. Trochę tutaj armat jest i widok na Alicante właściwe, czyli nie na tą stronę, gdzie my mieszkamy, na całe Stare Miasto. I patrzcie, jakbyście tak się dobrze przypatrzyli, to tutaj, nie wiem czy uda mi się wam pokazać, tutaj gdzieś widać tą szopkę świąteczną, jaka jest olbrzymia. Widzicie ją? Później postaram się może na komputerze jeszcze to bardziej jakoś przybliżyć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, ale no widać ją, widać. Każdy porządny zamek kilkusetletni potrzebuje maszt antenowy. Tak samo ma i ten. Zresztą tych masztów tu jest kilka. Jakieś 5G, 4G, 16G. I tutaj też zobaczcie, tu jest taka sławna
wieżyczka z tej strony. Czy nie wiem, czy ona jest sławna, ale wszyscy przychodzą sobie koło niej zrobić zdjęcie, więc teraz my też tam wejdziemy. Tylko popatrzymy jeszcze tutaj. Tutaj można zobaczyć tą wieżyczkę. Oczywiście zawsze tu ktoś stoi, więc ciężko tutaj stanąć tak, żeby akurat było pusto. No i dobrze, jesteśmy na samej górze. Wyżej już się nie da, choćby człowiek chciał. Tutaj też widać tą wieżyczkę z tej strony. Tak jak mówię, każdy sobie podchodzi, tutaj zdjęcie robi. Z tej strony też tutaj jest ten piętro. Przed chwilą byliśmy tutaj z tymi rycerzami. Na dole jest kawiarnia i normalnie z tego budynku się wychodzi z windy. A teraz nie wiem, czemu było zamknięte. Niestety, żeby sobie zrobić zdjęcie na tle całego Alicante, no to mamy słońce za plecami. Więc wygląda tak sobie. O, Natalka próbuje Lali pokazać widok. No i tak właśnie wygląda Zamek Świętej Barbary w Alicante. Jak będziecie, na pewno musicie tutaj przyjść, bo wszyscy tu przychodzą i to jest takie miejsce, do którego no, musi być po prostu, nie? Bucket list. Schodzimy na dół, idziemy się zobaczyć jeszcze z Menzlami. Zobaczymy, czy coś będziemy nagrywać. No już zeszliśmy na dół. Kolega Menzel już pisał, że siedzą dokładnie gdzieś tutaj po drugiej stronie w jakiejś kawiarence i tam sobie piwko piją. Także idziemy do nich zobaczyć, przywitać się, bo widzieliśmy się z nimi 2 tygodnie temu w Walii, a teraz w Alicante. No takie życie podróżników. Jak się jedzie windą na zamek, no to wyjście z zamku, zobaczcie, wygląda tak, jak już wam pokazywałem, niepozornie, łatwo to ominąć. My jak tu ostatnim razem byliśmy, to ominęliśmy. I wydaje mi się, że zrobili nowe przejście dla pieszych, bo po prostu jak się wychodzi, to się wychodzi na plażę. Ostatnim razem, nie wiem, czy my je przeoczyliśmy, dlaczego, ale chodziliśmy dookoła tutaj i nie mogliśmy znaleźć, jak tutaj dojść właśnie z plaży. Więc może coś pozmieniali, w sumie byliśmy tutaj 6 lat temu, także mieli prawo coś wymienić. Jak widać, dla niektórych temperatura jest wystarczająca do tego, żeby sobie posiedzieć na plaży i może nawet się wykąpać, bo kilka osób tutaj się kąpie. Podejrzewam, że to morze jest na pewno cieplejsze niż nasze. Słuchajcie, no tutaj się jednak grzało, nie? Całe lato, a w Anglii to jednak tak nie bardzo się zdążyło nagrzeć chyba. Gdzie ten nasz wujek Menzel jest? Człowiek sobie spokojnie tu idzie bulwarem. Bo to jakieś twarze takie dziwne, znajome. Bo ja katarzę. Nie. Ty katarzysz? Ze mną się możesz dotykać, bo ja też katarzę. Chodź, ale próbować cię poznać. Niemożliwe. Ponad tydzień. Co jest? Wszyscy po prostu chorowali z moją. Nie znam. Nie, tak nie wiem. Ale generalnie... Ja robię kapustę. I co ją proszę? No dobrze, to by było na tyle. My już spotkaliśmy się z Menzlami, idziemy na jakieś tapasy, ale już dzisiaj nie będziemy nagrywać, bo ileż można. Jednak jeszcze nie kończymy tego vloga, bo znaleźliśmy tapas bar, w którym nam będą za euro 10, euro 50 podawać jedzenie, tak? Na małych deseczkach tu jest cały system, zaraz wam tłumaczymy, to jest bardzo hiszpańskie. Udało nam się wejść, słuchajcie, piwko 80 pi, znaczy 80 pensów, eurocentów, a... Tapasy po euro 50, więc czekamy, aż zaczną nam tutaj podawać te deseczki. Bardzo wysoko na tamto. Chcesz? Co to jest? To jest to kochani, to jest pepper, pomidory, chorizo i ser. Było super miejsce. Widzieliśmy, było bardzo dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobry było. Słuchajcie, ja bym tam siedział, siedział. I pił. Lewo. Także słuchajcie, niby euro 50 za jednego takiego tapasa. Okazało się, że piwo było po 3 euro, a nie po euro, a nie po 0,80. Także no 20 euro pękło, nie? To jest nasza knajpa. Jakbyście kiedyś pytali, skąd wzięliśmy pomysł na naszą kawiarnię, którą już zresztą zamknęliśmy, to stąd wzięliśmy pomysł właśnie z naprzeciwka, tylko że oryginalny pomysł tej kawiarni już też tutaj niestety padł. Także no, nie tylko nam się nie sprawdziło.